Rozdział 12. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami do niemych bałwanów, jak was prowadzono, tak szliście. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Paweł odwołuje się do doświadczenia Koryntian z czasów, gdy byli poganami. Nie występowali wtedy przeciwko swoim bożkom, choć były to tylko bałwany. Tak i teraz mówi, że im, że nikt mający rzeczywiście ducha nie będzie przeklinał Jezusa, najwidoczniej takie wypadki miały miejsce. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu jak chce. W czasie, gdy były dary, nikt nie miał ich wszystkich. Duch rozdzielał je według swojego uznania i każdy potrzebował innych. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy staliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wojni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich, tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Kościół jest nie tyle organizacją, co organizmem. Każdy jego członek ma unikalną funkcję. I tak było w pierwszym kościele, tak samo jest i teraz. Nikt nie jest w stanie prowadzić życia podobającego się Bogu samodzielnie. Bóg tego nie chciał. Nie może więc oko powiedzieć: ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak złożył ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Ta jedność, którą Bóg zamierzył,
nie zawsze jest łatwa do przeżycia. No, widać, że w tym kościele byli tacy, którzy uważali, że ludzie posiadający pewne dary są niepotrzebni albo mniej ważni. Paweł stara się pokazać im, że nie mają racji. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Odwołuję się do takich najprostszych argumentów. Skoro nie każdy może być apostołem, no to nikt nie powinien uważać, że tylko ktoś taki jak on może być w kościele. No, warto też zwrócić uwagę, że nawet wtedy nie wszyscy mogli uzdrawiać, nie wszyscy mogli mówić językami, nie wszyscy mogli czynić cuda.